Witam Was w drugim odcinku serii Vegan Food Guide. Tym razem oprowadzę Was po najlepszych wegańskich miejscach w Łodzi. Jak wiecie, Łódź to moje rodzinne miasto, także nagranie tego filmu to dla mnie szczególna przyjemność. Będzie to 6 miejsc, które są moimi absolutnymi faworytami. Zapraszam! Jesteśmy właśnie pod restauracją Tel Aviv, która znajduje się przy ulicy Piotrkowskiej, niedaleko Zamenhofa i serwuje ona kuchnię bliskowschodnią, kuchnię arabską, także jest to świetne miejsce dla wszystkich fanów hummusów i falafeli, ale znajdziecie tutaj o wiele, wiele więcej. Nie miałam nie faworyzować żadnej restauracji, ale muszę przyznać, że do Tel Avivu wracam bardzo często, nigdy się tutaj nie rozczarowałam, a teraz już nie przedłużam i chcę pokazać Wam moje ulubione danie. Do Tel Avivu możecie przyjść tak naprawdę na każdy posiłek. Mają genialne śniadania, super oferty lunchowe i cała karta jest po prostu istną obfitością. Polecam Wam zamówić sobie jedną z desek na przystawkę. My wybraliśmy tą z szawarmą. Koniecznie zamówcie jedną z szakszuk i jakąś wariację na temat hummusu, ale tak jak mówię, cała karta jest naprawdę przepyszna. Za chwilę pójdzie nasze jedzenie i nie mogę się doczekać. Mango. Tutaj mamy wspaniałego falafela, a słuchajcie, to pomarańczowe, to jest ala wegańskie żółtko, do tego feta, no i przepyszny sos, który jest bazą szakszuki. To jest oczywiście hummus, ale ja wybrałam ten coco curry, bo to jest przepyszne curry na mleku kokosowym z kotletami sojowymi. To połączenie jest po prostu nieziemskie, a kotlety do złudzenia przypominają mięso, także dla wszystkich fanów mięsnych, wegańskich smaków to jest absolutny numer jeden. Jeżeli tak jak ja jesteście fanami kuchni azjatyckiej, musicie odwiedzić stację street food. Mam tutaj świetne dania z kuchni japońskiej, tajskiej czy wietnamskiej i bardzo dużo opcji roślinnych. Mogę Wam nieformalnie zdradzić, że niedługo będą w 100% wegańscy, także chodźmy zjeść coś pysznego. W stacji street food mam swoich 3 ulubieńców i jest to wegański pad thai, wegańskie pho i wegańskie dandan noodles. Nie wiem dlaczego za każdym razem podkreślam słowo wegańskie, ponieważ raczej innych rzeczy bym nie zamówiła, ale wszystkie dania są mega dopieszczone i po prostu proste. Oprócz tego, że sam sos do dandan noodles jest naprawdę mega aromatyczny, to te kawałki sojowiny są naprawdę mega autentyczne, jeżeli chodzi o próbę udawania mielonego mięsa. Zrobiłam tutaj trochę bałaganu, ale to, co jest bardzo ważne w jedzeniu pad thai, to to, żeby dodać trochę szczypiorku, trochę kiełków, no i oczywiście moje ukochane fistaszki i do tego odrobina soku z limonki. Na kawę zabieram Was do Brika, czyli do łódzkiej palarni kawy Specialty. Mają oni 2 kawiarnie w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej, ale moja ulubiona to ta właśnie przy 6 sierpnia. Zawsze zamawiam latte na mleku owsianym i mają oni zawsze duży wybór mlek roślinnych, no i po prostu moim zdaniem najpyszniejszą kawę w mieście. Chodźcie. Jeżeli chcecie w Łodzi zjeść burgera, to tylko z Papu Wege. Są moim zdaniem najlepsze w całej Polsce i możecie ich spróbować nawet na openerze, bo właśnie tam jadą je po raz pierwszy, mimo że jest to oczywiście łódzka firma. Także chodźcie do środka po małą niespodziankę. Witam Was z Papu Wege, czyli w miejscu, gdzie zjecie pyszne wegańskie burgery i wegańskie kebaby.
Jesteśmy właśnie w Ato Ramen, czyli miejscu, które serwuje, śmiem twierdzić, najlepsze wegańskie rameny. Co prawda nie jest to restauracja w pełni wegańska, ale ich roślinne dania są po prostu przepyszne. Chodźcie. Ja zamawiam klasyczny vegan ramen i jest on na bazie curry i mleka kokosowego. Natomiast Kuby ulubieniec to Kinoko vegan ramen. On jest bardziej intensywny, wytrawny, na bazie sosu sojowego. Zabrać, co to? Co tylko chcesz. Na koniec chciałabym zabrać Was do restauracji Zielona, która znajduje się na rynku Manufaktury. I to, co ja lubię w tej restauracji, to to, że ma stałe menu i naprawdę przemyślane, sprawdzone przepisy. Nie ma tutaj żadnej dominującej kuchni, bo mamy trochę wpływów włoskich, trochę polskich. Są też burgery i przepyszne desery oraz lemoniady. Za chwilę pokażę Wam, co ja tutaj lubię najbardziej, a my siadamy do stolika. Sztam! Na początek wybraliśmy, jak zawsze, ukochaną lemoniadę tymiarkową. Zdecydowaliśmy się też na nową przystawkę, czyli na pomidory zapiekane z fasolką szparagową i z kwarkami z tofu. A co do dań głównych, testujemy miskę pełną smaku, która codziennie jest inna, co moim zdaniem jest fajnym urozmaiceniem karty. Do tego seleryba z super dodatkami oraz makaron z cukinii z domowym pesto, także wersja dla osób, które wolą trochę więcej surowizny. Wydawało nam się, że te dania to wystarczająco dla dwóch osób, ale było naprawdę przepyszne, szczególnie makaron z cukinii, chociaż wszystko było mega, mega smaczne. I mimo wszystko zdecydowaliśmy się też na deser, sernik jaglany z pomarańczą i masą orzechową, chociaż ja zazwyczaj biorę ten klasyczny waniliowy na bazie kaszy jaglanej. Będę próbowała tego, a Kuba uwielbia tutejsze banoffee i potwierdzam, jest po prostu przepyszne. Tutaj kończy się mój wegański przewodnik po Łodzi. Muszę przyznać, że był to dla mnie szczególnie sentymentalny odcinek, bo miło było przejść się po łódzkich restauracjach. Dla tych, którzy nie wiedzą, jestem z Łodzi, jest to moje rodzinne miasto. To był drugi wegański przewodnik. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. W komentarzu napiszcie koniecznie, jakie miasta chcielibyście, żebym odwiedziła. Niekoniecznie w Polsce, niekoniecznie w Europie. Porozmawiajmy. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym mieście w wegańskim przewodniku. Pa!